Więc przypomnijmy, co się stało. Poprzednio umyliśmy bohatera. Jest czysty, ubranko ma co prawda brudne, ale nie wiem, co z tym zrobić. Jeszcze. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak zrobić jakąś misję, tak? Tu jest nasz kucyk przypięty i robimy misję. Whitester pyta, czy mam na sklepiku, czy na sklepiku Epika, czy u Rockstara. U Rockstara wziąłem. Jestem ciekaw, czy problemy są też na Epiku. Come on now, boy. Nie mam pojęcia. To co, mamy tutaj ciekawą misję z tą babą, która do nas pisała. Tak? Tak. Całkiem niedaleko. Ja bym to jakoś ogarnął. Zobaczymy, co tu się zaczyna w ogóle. Czy to jest misja z kategorii seks i tak dalej. Ale to jest kurde... Red Dead Redemption to szczytowe osiągnięcie gier AAA. Sony może coś tam jeszcze w niektórych tematach... Tak, Naughty Dogi mogą jeszcze robić tak dobre gry AAA. Ale Rockstar to jest tip-top tip-topów. To jest potęga potęgi. To ma wszystko, co mają te, miały te kody i tak dalej, a nawet więcej. To jest niesamowite. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem. Dobra, Mister Kucu. Zobaczmy, o co tu tak naprawdę chodzi. Ulepszyłem broń ostatnio, umyłem bohatera. Dubeltówka ten. Revolver Cattleman. Stan wypasiony. I z tego co widzę, mogę tutaj zmienić amunicję? Czy którym się może zmienić amunicję? A pewnie strzałkami. Tak? Nie wiem. Zwykła. Nie wiem, podejdziemy do tego kiedyś. Patrzcie, jaką ma długą lufę, nie? I... Jak się teraz wygodnie jest ten. Szczerbinka i muszka jakaś taka normalna. Więc może będzie lepiej, ale wiemy, jak to ze mną jest. Yes? Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton, a caller for you. Hello, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, Well, you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Dialogi są super. My family, I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the...
nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. To są wybory, prawda? Czy to jest dobre? To nie ma jakiegoś cringe'u, tak? Autozapis, tak, że gra prawie skończona. Endgame, nie? Chodź, kucyk. Idziemy, zabijemy wszystkich, oprócz jednej osoby, albo przynajmniej jedno ciało musimy dowieść. Zobaczmy. Czy to jest jakaś dłuższa misja, bo czymś takim śmierdzi? Jest noc. Ciężko o lepszą porę. Legenda. Czy to będzie pod M? Ta. Trochę stąd. Jesteśmy umyci, uzbrojeni. No, z tego co rozumiem, niestety pewnie z żarciem jest kiepsko. Ale może damy radę. A gdzie są te paski bohatera? Nic już nie widzę ich teraz, ale liczymy, że ten jakoś się uda. Dobra, kucyk, jecimy. Że w lewym dolnym rogu mapki. Co tam się dzieje? Ksentofon coś pisze. Czy tutaj wiem, tak, okej. Okay. Czasami się wyłączałem te interfejsy, o to mi chodziło. Teraz widzimy. Okej, okay, bohater. Nie, to są kuca ten. A bohater, czy on jeszcze żyje? Miejmy nadzieję, że tak. Więc ten. Tak jak w Star Citizenie podróżujemy kwantowo. Tak, tutaj jeździmy konno. Muzyka tak samo wchodzi. I tak się żyje na tym. Ja jestem zadowolony. Ja z radością wysłucham krytyki, bo teraz jeszcze nie rozumiałem wielu głosów krytyki, kiedy nie miałem okazji pograć w grę. Teraz z chęcią ich wysłucham, mogę się do nich odnieść. Ciężko mi cokolwiek zarzucić. Wbrew pozorom powtórzę to, że podoba mi się optymalizacja. To nie jest optymalizacja dla głupich ludzi, moim zdaniem. Tak? Dobra. My horse up and died on me, twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Yeah, sure. Hop on. Oh, thank you, sir. Thank you. You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Sure. Yeah. Glad I ran into you. Huh. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool, always complaining. But does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage for me has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart. Brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise, because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide, too, as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh, yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch, then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens.
If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Yeah. Emerald Ranch, well, it's a strange place. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. When I asked about her, everybody told me to leave it alone. Found an old saloon there, all shut down now. But I went in to have a look, and there's bullet holes, old blood stains. Something definitely happened there, but I couldn't figure it. Just an uncomfortable feeling to the place. Either way, it's time I left. Especially now I lost that poor horse. I'll collect my belongings and be on my way. Back home? I guess. I bet my husband's right where I left him. Bottle in hand. I tak to jest. Oh, we're getting close now. Zobaczymy, czy ktoś przeżyje, no ale... This is great. This was kind of you, mister. Please, take this as my way of thanking you. One of the other ranchers died on the job. Appreciate it. What a lousy day. Dobry odcinek w grach na dzisiaj. Odfajkowane. Strasznie dobre. Myślę, jak to zhejtować. Jak widzę o tej grze, jak gram w tę grę, to mam taką wielką ochotę hejtować Wiedźmina i inne. Wiedźmina... Myślę, jakie gry bym chciał zhejtować dzisiaj. Muszę zrobić listę sobie. Gry, które chcę zhejtować. Teraz, i tu są? Widzę, że odkryłem jedną z korzyści z tego. Tak, jest Diligence. Tak, czyli to jest szybka podróż. Rozumiem, że skoro odblokowałem ten punkt szybkiej podróży, to teraz będę mógł trafić z niego do, jak się to miasteczko nazywało, Valentine, tak? Bo tu też widziałem i tu jest zablokowane, czy to muszę tam wejść? Bo to jest pewnie tylko dlatego, że nie wszedłem. No i miło, nie? Centofon mówi, że na TV Gry pokazywali, że w grze można jeździć pociągami jako szybka podróż. Mi się wydaje, że dyliżanse i pociągi, nie? Dlamchot mówi, że zablokowane po koni. Nie, nie, ale mam... tutaj jest otwarte. Mi się wydaje, że tam po prostu nie podszedłem odpowiednio blisko. I się z tym, uwalniamy z sekty. Patrol mówi, że skybox jest płaski. Kurde, nie mam tego problemu. Przyjrzę się mu bardziej. To co, sekta będzie tam, gdzie się dymi? Co? Mi się wydaje, że tak. Zrozumieć, czym są te takie przebłyski ekranu. Czemu gram niekanonicznie? Pyta Brian Fakry w FP. Bardzo mi się podoba FP tutaj. Nie widzimy tej wielkiej pracy animatorów, ale FP jest bardzo fajnie zrobione. Jedyne czego, czy walka w FP jest trochę trudniejsza, mi się wydaje, bo ta gra jest stworzona pod TPP. Niemniej feeling jest fajny, tak? Aha, Gdamchot mówi, że jak są przebłyski, to głoduje. Moment, stawaj, kucu. Easy now. Głoduje, co? Potem będą mieć co sprzątać w XX wieku, nie? Solona wołowinka. Mam ser góralski w domu, w lodówce. Ciastka.
kukurydza w puszce. Je tak jak ja, to jest realistyczne, nie? A, chyba niepotrzebnie zażarłem. A, i muszę tak kupić do szorowania kuca jakieś przedmioty. Jakąś pastę korwin. Okej, tymczasem zjeżdżamy na ten. Na dróżkę tutaj elegancko. Jak to jest być w sekcie? To jest gra, gdzie się do i chodzi, wpapujesz do widoczków, do kucyka, jego dupy, tak, tych elementów kucyka anatomicznych. No i ten, checkpointy są dla lamerów jak ja, więc tutaj też bardzo doceniam. Dobra, szprotka. A chodź tu. Yeah, you're a strong one, boy. Masz powietrze. Tak, auto ten. Wszystko co mam, co potrzebuję mam. Jeszcze jest jedna rodzina. A, to się odblokowałem. Dobra. Jak to jest być w sekcie? Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Sandawy was scarpet. His sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? I'm still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. What do we search for, do you think? I don't know. Safety? Safety and meaning? Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary, then make up your mind! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Dalej, szprotka. Okej. Niestety. Żywy lub martwy, nie? Pościgi jak w samochodach. Właśnie. Walczymy tu o kilka godzin seksu, tak? To nie jest Wiedźmin. To Rockstar zrobi coś fajnego. Psycholog the game. Yeah. Just stop and let's talk about this. Come on, you ain't stupid. You can see this is crazy. You're the crazy one. You pop up out of nowhere. Hmm.
Jamie, just hold up a minute. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends. Yep. If you don't leave me alone, I'll shoot you. I swear it. What are you talking about? You ain't no killer. You don't know who I am. You damn lunatic. No, eh? Coś nie było, chłopaka. No, dobra. Please, Arthur. I'm a man now. I've found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I'm gonna... I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Zmakulone the game. Jaki wskaźnik? Do diaska! Miałem strzelić mu w broń, tak? Shit! Do diaska, dobra. Myślałem, że mu odstrzelę ten, wiecie co. Wystrzelę mu broń z ręki, nie? Kurde, szczerze, dostał w rękę, tak? I powinno mu to ten, czy to jest niebezpieczne, bo będzie miał, no to inaczej mu tego nie wyleczą w tych czasach, nie? Ale... będzie miał, że w bark. No i spróbujemy, no. Ech, Rockstar. Kurde, strzelam w broń, ale widzę, że to nie wypala. Okej, po... no jest zgadywanka Rockstara niestety. Pomiń, wróć do punktu kontrolnego. Musimy to zrobić. Nie wiem, w co mu trafić. W rękę nie zadziałało. Tak? Że jak mam czerwoną, to strzela. Ja rozumiem, kiedy się strzela. Nie rozumiem, w co muszę mu trafić, niestety. W broń nie działa. Strzelałem mu w broń. Drugą torbę. Okej, rozbrój. Dobra, moment, bo to podejrzewam, że coś tutaj nie widzę, tak? Tak, wyciągnę broń. Oj, teraz wyszło. Nie wyszło. To nie jest tak, że źle chcę. Nie, ale widzicie, nie? I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Nie rozumiem tego, powiem szczerze, niestety. To jest niestety na takie same. I warn you, Arthur. I'm gonna
I don't want to live anymore. Kid, just calm. Prawdopodobnie jest błąd niestety. Kurde. Mówię, pierwsze co zrobiłem, to strzeliłem mu w rękę i był błąd, tak? Po tym, jak mu trafiłem w rękę, on umiera, tak? Więc... Kurde, no jest błąd niestety tej gry. Tam wtedy banował już tych, co mnie irytują. Strzelaliśmy wszystko. Strzelaliśmy w lufę, strzelaliśmy w broń, strzelaliśmy w rękę. Serio nie wiem, co ten. Tak. Nie jest błąd, tak? Niestety. Tak. Celujemy w lufę. Lufa się nie liczy. To już wiadomo, jest tylko jeden strzał, nie? No. Ja nie mogę strzelić szybciej niż to się tutaj stanie, tak? Moment, Spiker mówi, żeby strzelać w nogę, tak? Ale jest jasno napisane, tak? I to jest to, co się tutaj stało, tak? On wypala i trafia w ten sposób. Ale nie mogę wyciągnąć szybciej te broni, tak? Jezu, bo to widzę, mi się wydaje, że śmiało mogę banować ludzi, bo tutaj nikt w to nie grał, tak? A to jest tylko irytujące wyżywanie się nad człowiekiem, który streamuje. Żeby TPP zobaczyć? Możemy zmienić TPP. Strzelałem w ten cały, w konstrukcję broni, strzelałem w lufę, strzelałem w rękę. Możemy strzelić w nogę, tak? Tam było kilku jeszcze chętnych. Nie mogę zmienić teraz na TPP, to zobaczymy. Bo to chyba jest TPP przecież, nie? No i ten, nic mu się nie dzieje, on upada tak bez sensu. No. Możemy zacząć. Jak pominiemy punkt kontrolny, od nowa to będzie męczarnia. Pominiemy to, no, będzie siara. Możemy pominąć, żeby nie tracić czasu, ale jest niestety ten. Pominiemy to, damy jeszcze raz i tyle. Patrz, co możemy zrobić. Możemy... No nic, pomijamy. No się zrobi kiedyś powtórkę i tyle. No, to jest dokładnie to, co robiłem. Okej. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago. Cóż, może na Switcha będzie naprawione. This wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. You didn't try to kill yourself. You know,
You taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Chelonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. Bully, ciekawe, że to ma. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Nice man? He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Here we are. She must be waiting inside. About seeing her, aren't you? Czy szukałem konia z lepszymi statkami? Nie, ten mi się podoba. Dla mnie są subtelne różnice. Babka się zapultała. Make it quicker. Jamie! Jamie! Come home, please. You've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Oh, you'll never change. I know that. No i ten. I tak to jest. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. No niestety, bugozaury, tak, mam już pewność. Ciekawe, czy to się udało, że przekonałem pokojowo Chelonian do puszczenia Jamiego wolno, tylko pewnie się zrestowało przez to, że było powtórzenie. No i ten powrót... Ten, ale to jest chyba oszustwo. Mi się wydaje, że to było pokojowe przekonanie.
Niestety coś się dzieje z tą grą. Kurde, no. Liczymy, że Rockstar będzie ogarniał. Skubiak pisze słowami pana Stonogi, że nie warto było. Nie, no fajnie się zarobi, ale kurde, są te, są tutaj, są tu oszustwa. No ja nie jestem cięty na achievementy, ale gdyby ktoś był, no to kurczę, jest problem. No nic, to co, mamy taki kolejny epizod z gatunku Bugozaury. Tam podejrzewamy kilka rzeczy. No mi się wydaje, że auto-aim jest wyłączony. I to może być problem, że tam jest jakiś dokładny spot, w który trzeba trafić, tak? Między dwiema kośćmi ludzika i tak dalej. No to się nie dzieje i gra się buguje. Nie, bo nie dało się tego inaczej zrobić, tak? To nie jest tak, że mogłem przyspieszyć prędkość namierzania i tak dalej. Albo TPP jeszcze. O. No to co, tutaj cięcie. Taka misyjka.